dobry witam państwa serdecznie nazywam się Aleksandra Rybińska a to jest przegląd mediów światowych i zaczynamy oczywiście od mediów za odrą które pochyliły się znów nad polską polityką a tym razem nad kolejnym akapitem, rozliczeń prowadzonych przez koalicję 13 grudnia i Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o sprawie, Glapińskiego rząd Donalda Tuska chce się Prezesa NBP pisze niemiecka gazeta. Ale cała sprawa może jeszcze potrwać, to daje dziennik z pewnym żalem. No według niego odbyły się przeszukania i zatrzymania dotyczące przedstawicieli opozycji w Polsce oraz wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Wszystkie przypadki dotyczą dochodzeń, jak tutaj ja czytamy, w sprawie domniemanych przestępstw popełnionych podczas sprawowania urzędu. Tak pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung i wymienia m.in. przeszukiwania w domu byłego ministra Sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry według FACET jeśli wniosek w sprawie Glapińskiego przejdzie będzie to pierwszy przypadek postawienia kogoś przed Trybunałem Stanu od 2006 roku. Dziennik dodaje, że opinia publiczna jest szczególnie zaniepokojona postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości. Chodzi bowiem o przywłaszczenie milionów, które były częścią tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, pierwotnie miały służyć wsparciu dla ofiar przestępstw. I z resocjalizacji zwolnionych z więzienia według FFZ-u Funduszu Sprawiedliwości tej funkcji nie spełnił i po dojściu do władzy wykorzystanie funduszu zostało rozszerzano zwalczanie przyczyn przestępczości edukacji, pracę informacyjną. Rozszerzono też wachlarz beneficjentów tutaj czytamy w ten sposób 25 milionów złotych trafiło do CBA, organu policji, a CBA z kolei kupiło. Za to, tak sugeruje facet, oprogramowanie szpiegowskie Pegasus, wykorzystywane do podsłuchiwania między innymi członków ówczesnej opozycji. Teraz sprawę z Pegasusem bada specjalna komisja śledcza, a afera może okazać się największym skandalem za czasów rządu PiS. Tak twierdzi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ewidentnie niezbyt dobrze zorientowane jak wyglądają prace tej komisji śledczej rzeczywistości. No cóż, dalej w tekście czytamy, że Glapiński ma odejść i że politycy koalicji zarzucają mu nadużywanie stanowiska do wywierania wpływu politycznego i prowadzenie polityki pieniężnej na korzyść rządu PiS. Przepraszam, że się śmieję z tej okazji, ale no, kto prowadzi politykę pieniężną na korzyść jakiejś tam partii? No cóż, wniosek o postawienie pana prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu obejmuje łącznie osiem zarzutów, a jeśli parlament go zatwierdzi, pisze niemiecka gazeta, to sprawa zostanie zostanie skierowana do trybunału stanu i wtedy. Klapiński zostanie zawieszony w pełnieniu funkcji jak przypomina fac jest to nowa próba kolejna już pozbycia się go przez rząd Tuska nie jest to łatwe zadanie twierdzi facet co pokazał w 3 styczeń wówczas Trybunał Konstytucyjny złożony oczywiście z sędziów mianowanych przez PiS orzekł, że posłowie koalicji Tuska nie mogą postawić prezesa banku centralnego przed trybunałem czytamy Klapiński. Dodaje, facet odrzuca wszelkie zarzuty, ale wyciągnął werbalnie rękę do Tuska, zapowiadając, że napisze od niego list w sprawie spotkania i rozmowy, zaznacza niemiecki dziennik. Cała sprawa może jeszcze potrwać, dodaje nie bez pewnego żalu, ponieważ wniosek 191 posłów, na, nawet jeśli rzeczywiście powstanie, trafi najpierw do marszałka Sejmu, potem może być może do komisji parlamentarnej, w której śledztwo może potrwać, nawet. Nawet rok nie wygląda to na szybkie rozwiązanie poważnego kryzysu w relacjach między rządem a bankiem centralnym w Warszawie sugeruje faci dodaje, że, e, raczej nawet jeśli Adam Glapiński zostanie zawieszony to jego pierwsza zastępczyni która go zastąpi Marta Kajtli ma podobny do niego Poglądy. No i przechodzimy do kolejnej niemieckiej gazety. To jest TAC, skrót, czyli Tageszeitung, lewicowy dziennik, który ma pretensje do prezydenta Andrzeja Dudę za to, że zablokował tak zwaną pigułkę po. Warszawska korespondentka TAC Gabriele Lesser pisze, że prezydent Duda wybrał wielki piątek na poinformowanie po o wecie wobec ustawy nowelizującej prawo farmaceutyczne w taki sposób, aby pigułka dzień pobyła dostępna nie była dostępna bez recepty dla wszystkich dziewczynek od 15 roku życia w to ma rzekomo służyć ochronie dzieci grzmi tutaj Gabriele Lesser ale przecież 15 latki w Polsce, jej zdaniem, mają za zgodą obu stron prawo do stosunku płciowego, więc powinni mieć w związku z tym również prawo do zapobiegania ciąży. I że to oczywiście zostało przez prezydenta Nudę uniemożliwione, i co zwiększa ryzyko niechcianych ciąg wśród nastolatek w Polsce. Tak twierdzi Gabriele Lesser. I że oczywiście prezydent. Zenduda zasugerował, że dziewczynki piętnastoletnie mogłyby brać nawet kilka tabletek dzień po i tym samym zagrozić swojemu zdrowiu. Natomiast prezydentowi nie przeszkadza to, że mężczyźni mogli połknąć pięć tabletek wiagry, która jest dostępna bez recepty, aby wywołać erekcję. I co oczywiście także mogłoby mieć bardzo poważny skutek dla zdrowia, więc z tego niemiecki tac wyciąga wniosek. Że pan prezydent Duda jest jakimś męskim szowinistą i seksistą, który odbiera oczywiście kobietom, szczególnie tym nieletnim, ich prawa. I za pomocą różnych trików, na dodatek PiS, próbowało podnieść wskaźnik urodzeń w Polsce, właśnie po to, że komu miała być darmowa, czy prawie, nie, przepraszam, Viagra bez recepty, oraz oczywiście o zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Ale Gabriele Lessel przedstawiła także tutaj w tym artykule plan B: minister zdrowia Izabeli Leszczyny, polegający na wydaniu uprawnień aptekarzom do Stawianie recept na pigułkę po, żeby jednak. Nieletnie dziewczynki w Polsce mogły korzystać z tej awaryjnej jak ona to nazywa tutaj w tym artykule antykoncepcję. No i na koniec tego tekstu są jeszcze pretensje. Do trzeciej drogi, posłowie trzeciej drogi są przekonani, że Polka nie jest w stanie podejmować decyzji o sobie i swoim ciele, muszą to robić kontrolerzy tacy jak politycy, księża i lekarze, pisze Leser. Jest zdaniem wroga wobec kobiet, polityka trzeciej drogi może się zemścić już podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia, czyli w tą nadchodzącą niedzielę. Jeśli chodzi o prezydenta Dudę pisze Leser, to wszyscy czekają z wytęsknieniem na to, aż skończy mu się kadencja w 2025 roku. No i przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem do Francji, a tam Le Journal de Dimanche, jest to gazeta gospodarcza, pisze, że Francja. Takim znakiem zapytania, czy Francja podąża w kierunku bankructwa? Rząd w Paryżu, jak się dowiadujemy, ogłosił bowiem, że deficyt publiczny w 2023 roku wyniósł ponad 5,5% PKB, choć rząd w Paryżu liczył na maksymalnie 4,9%. I Gazeta pisze tak: "Nareszcie po kilku latach zaprzeczania rzeczywistości minister finansów i gospodarki Bruno Le Ma, a następnie prezydent Emmanuel Macron uznali, że sytuacja francuskich finansów publicznych jest katastrofalna". Według gazety przede wszystkim pogłębia się stagnacja gospodarcza, rośnie stopa bezrobocia, która już w 2023 wzrosła z 7.1 do 7.6%, a będzie dalej rosnąć. W trzecim kwartale zeszłego roku poza tym francuski dług publiczny ponownie eksplodował Osiągając smutny, historyczny rekord, w tym przypadku mówimy o trzech bilionach ponad miliardów, przezniał trzy tysiące osiemdziesiąt osiem miliardów euro, czyli 111,7% PKB to jest rzeczywiście nowy rekord wcześniej to było 110% PKB maksymalnie. Od dwóch kwartałów jak twierdzi gazeta Francja znajduje się w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej o w najwyższych wskaźnikach długu publicznego do PKB i to znaczy, że znajduje się za Grecją i Włochami. Tylko te kraje mają rzeczywiście wyższy wskaźnik długu publicznego do PKB niż Francja. Francja jest trzecia na tej liście tych najgorszych krajów pod tym względem. Unii Europejskiej, a przed Francją jest Hiszpania, Belgia, Portugalia, które kraje, jak czytamy w Journal de Dimanche, które przez dekady były w gorszej sytuacji niż była Francja. Ale to porównanie tutaj gazeta także wylicza te kraje, które mają bardzo korzystny stosunek długu publicznego do PKB, czyli niższy niż 65%, a wśród tych krajów jest między innymi właśnie Polska. Inaczej mówiąc, eksplozja długu publicznego nie jest nieunikniona pisze Le Journal de Dimanche nawet w obliczu pandemii, wojny na Ukrainie i en inflacji jeszcze bardziej niepokojący ma być fakt, że od 2020 roku Francja stała się głównym dostarczycielem długu publicznego w całej strefie euro i te pozycje stale Umacja w trzecim kwartale 2023 udział francuskiego długu publicznego długu publicznym strefy euro wyniósł 24,3%. Jeszcze 20 lat temu było to 17. I pół. To oznacza, że Francja będzie traciła na znaczeniu, będzie traciła swoją pozycję polityczną i gospodarczą w Unii Europejskiej, pisze Le Journal de Dimanche, jeśli francuskie władze nic z tą sytuacją nie zrobią. Francja będzie najsilniejsza, a może nawet i nie, wśród tych gospodarczo i finansowo najsłabszych. I przechodzimy do ostatniego tematu. Jest to amerykański dziennik Washington Post, który pisze z pewnym żalem o to, że Stany Zjednoczone przekażą Izraelowi dodatkowe samoloty i bomby. Administracja USA zatwierdziła w ostatnich dniach przekazanie Izraelowi dodatkowych samolotów i bomb mimo coraz bardziej publicznych napięć między Waszyngtonem a rządem premiera Benjamina Netanjahu. Czytamy. Mimo publicznie wyrażanej dezaprobaty dla planów izraelskiej ofensywy w Rafa na południu strefy gazy, gdzie najmuje się ostatni bastion Hamasu, Waszyngton zatwierdził przekazanie Izraelowi kolejnego pakietu uzbrojenia, w tym ponad 1800 bomb MK-84 i MK-82, pisze Washington Post powołując się na anonimowych przedstawicieli Pentagonu i Departamentu Stanu. Jak komentuje dziennik, decyzja ta dowodzi, że nawet krytyczne stanowisko, Administracji USA wobec sposobu prowadzenia przez Izrael kampanii przeciw Hamasowi nie zmienia faktu, że ewentualne ograniczenie dostaw broni. Jako sposób wywarcia presji na rząd Netanyahu nie jest obecnie w Waszyngtonie w ogóle brany pod uwagę. A pewna część polityków Partii Demokratycznej czytamy uważa, że USA powinny wstrzymać pomoc wojskową dla państwa żydowskiego, skoro mimo nacisków tamtejszy rząd nie chce zobowiązać się do ograniczenia cywilnych ofiar wojny. Informacja o zatwierdzeniu przekazania kolejnej transzy broni pojawia się, że pojawiła się kilka dni po wizycie w Waszyngtonie Obrony Izraela Jochava Galanta. Zwraca uwagę dziennik. I tutaj wspomina także o tym, że tydzień temu przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów sił zbrojnych USA General Charles Brown. Powiedział dziennikarzom, że izraelscy politycy prosili go o broń właściwie podczas każdego spotkania, a tych spotkań troszeczkę było. Zaszczyt jednak, że nie otrzymali wszystkiego, o co prosili, ale zapomniał dodać, że otrzymali prawie wszystko, o co prosili. Przedstawiciele administracji USA przyznali, pisze Washington Post, że w zakulisowych rozmowach udało się nakłonić Izrael do opóźnienia do maja. Ofensywy na Rafa. Ta, operacja ta grozi według gazety klęską humanitarną, zarówno dlatego, że w mieście znaleźć, znalazło schronienie około miliona Palestyńczyków, którzy uciekli z innych rejonów strefy, jak i dlatego, że przez tamtejsze przejście graniczne z Egiptem trafia do enklawy lwia część. Pomocy humanitarnej, I jak wiemy, teraz właśnie doszło do tragedii i Izrael nie chcąc ewidentnie, ale jednak uderzył w konwój humanitarny i zginął tam polski pracownik organizacji. Charytatywnej i także pracownicy z wielu innych krajów europejskich, m.in. z Wielkiej Brytanii. I to był przegląd światowych mediów w tym tygodniu. Zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu o tej w ten sam dzień, i o tej samej porze, a za chwilkę porozmawiamy o tym, co dzieje się na Kubie, ale także zgłębimy właśnie temat Izraela i strefy gazy. Zostańcie Państwo z nami.